Gdy u Samuela wieczorami widziano światło, wchodził ten i ów z jego przyjaciół. Znalazł się Bojanowski, Rozumny, Lupa Podlodowski i kilku innych. Ale na nich, nie zważając, bo wszyscy swoje byli, rozprawiano dalej, a nikt się z myślą swą nie ukrywał. W temu drzwi powstał szelest i niektórzy głowy zwrócili ku nim, bo ktoś się śmialym, posuwistym krokiem zbliżał ku rozmówcom, a był to człowiek dla nieznajomych, wielce oczy ściągający i niepospolitej powierzchowności. Takiego się najmniej na pokojach biskupa Samuela spodziewać było można, bo tu wszyscy pańsko i bardzo ochędożnie wyglądali, a przybywający, choć mu na fantazję nie zbywało, bardzo sprosta i zaniedbanie był odziany. Dziwnych onego czasu strojów nie brakło, a co człek można było coraz inną modę widzieć na nim. Ale po wchodzącym trudno było poznać, do jakiego należał narodu. Buty miał długie, jakie w Polsce pospolicie noszono, spodem suknię jak sajanik skrojono, ale wytartą i wyblakłą, choć materia była na niej niegdyś kosztowna i piękna. Wierzchem zaś miał na niej futerko, Wyszarzany maksamitem okryte, z popieliczych wiewiórek, jakie byle dwie staremu słudze na dzień powszedni przystało. W ręku zaś trzymał kolpaczek futrzany, tak dobrze stary jak odzież cala. Za paskiem na sejaniku zatknięta była para rękawic wyszywanych, zużyta, u boku ani miecza, ani szabli, tylko pod pachą niósł laskę kutą. Niepozorny ten człowiek, średnich lat, przed czasem postarzały, miał głowę ogromną, nad którą czolo zle, jak bania sterczało. Twarz chuda, długa, kończyła się śpiczastu. Brzydki był, ale w oczach miał tyle rozumu, a w tej twarzy życia tyle, iż poszanowanie jakieś wzbudzał. Ci, co na drodze mu stali, ustępowali z uklonem, z dala będący witali go z uprzejmością wielką, a ksiądz Samuel ręką wcześniej go pozdrawiając, życzliwie się uśmiechał. Zbliżywszy się do stołu, nowy gość, z tą śmiałością, z jaką wszedł, dokoła się poklonił i stanął. Gościem był mnie rzadkim, a wielce pożądanym strusiu miły. Odezwał się biskup. Bądźcie pozdrowieni. Struś głowę skłonił nieco. Dzięki Bogu mnie tu nie było potrzeba, rzekł. Doktorowi wszyscy radzi, a no bodaj go nie wolać. Struś był naówczas najzawolańszym z lekarzy w Krakowie. Choć tu na nich nie zbywało, bo i Polaków, co się we Włoszech uczyli, i Włochów, i różnych cudzoziemców siła można było naliczyć. Struź, bodaj innych nauką i bystrym okiem w rozpoznawaniu chorób ludzkich i temperamentów przechodził. Szanowano go powszechnie z nauki wielkiej, ale i z charakteru nie mniej pięknego. Jak to lekarzem wielu się trafia... Codziennie z widokiem śmierci oswojonym i sprawy ludzkie nawykłym widzieć, jak marnymi są, Struś zachowywał swobodę umysłu i mowy pośród najdostojniejszych osób, a nie korzył się przed nikim. Tak mu było łatwo powiedzieć prawdę królowi jako parobkowi, a zawsze była zdrowa i jędrna. Ostatnie wyrazy rozmowy toczącej się o królewnie Elżbiecie, Struś wchodząc pochwycić musiał. Bo gdy się uciszono, rzekł, nie radbym przerwał pochwały przyszłej pani naszej, a dowiedzieć mi się, było miłym, czy też dosyć siły, a zdrowia mieć będzie, aby tu i miłości jednych, i nienawiści drugich podolać mogła biedaczka. Co do zdrowia jej, zniżając głos, rzekł biskup z powściągliwością pewną, Różne wieści krążą, daj Boże, nieprawdziwe, a złośliwe. Slabowitą ma być, a wątłą. Strusiowi rozrosłe brwi pod wysokim czolem ogromnie się marszczyły. Ja bym też coś zasłyszał, rzekł i dlatego pytam. Powiadają, że matka jej mości niedobrego jest zdrowia i w ojcu pewne przypadłości, które... Mogły z niego przejść na dzieci, chociaż to koniecznym prawem nie jest, aby one dziedziczyły je. Trafia się ten spadek często, lecz nie wszędzie. Jedne dzieci mija, drugie obarcza. Maciejowski milczał zamyślony. Skąd ja to wiem, rzekł, nie raczcie mnie badać. Słyszałem wszakże od tych, co często ostatnimi dniami królowę starą widywali. Że ma pociechę z tego wielką, acz może przedwczesną, iż wie u przyszłej królowej o chorobie jakiejś skrytej, która jej życia długiego nie obiecuje. Wszyscy chwilę milczeli, a pan Seweryn Bonner po cichu szepnął biskupowi tarle, obok którego siedział. Może zawczasu choroby przepowiadają, aby się jej nie dziwowano, gdy potem włoskim kunsztem w kubku ją lub woni zadadzą. Struś, dosłyszawszy to, smutnie się uśmiechnął. — Zowiecie to włoskim kunsztem? — odezwał się. — Chociaż oni we Francji i na równi w innych krajach pod ten czas zły... Do wielkiej doskonałości doprowadzony został. Zaprawdę, ohyda to i smutek, gdy człowiek rozumu swego i nauki na to zażywa, aby potajemniej bezkarnie broił. Doszliśmy do tego, że i lokusta lepiej smażyć nie umiała nad nasze trucicielki. Srom wyznać, że i pomiędzy doktory są tacy, którzy nad tym pracują, aby jak najsubtelniejsze trucizny urządzać umieli które potem nie na wagę złota, ale za ogromne sumy sprzedają. – Ale są ci antydota – odparł po chwili biskup. – I mówią o kamieniach takich, które nosząc, nigdy otrutym być nie można. Struś się uśmiechnął. – Przyszła do nas ta wiara od starożytnych. Tak jako o ametyście głoszą, iż upić się nie daje. Ale cudny to by kamień być musiał, żeby samo nań wejrzenie i noszenie go, polknięty jak niszczyło. Baśnie to są. A toż to prawda? zapytał Boner że i zapachem zabić można? Prędzej niż wejrzeniem na kamień uleczyć rzekł struś. Lecz smutna to treść rozmowy. Rzućmy ją lepiej. O wesolą, bo trudno, przerwał biskup Samuel. Po tych słowach rozdzielili się mówiący i każdy z nich pojedynczo z kimś cicho zawiązał gawędę. Wszystkie zasiony mniej więcej jednego się tyczyły przedmiotu młodego króla i przyszłej królowej, w której wielkie pokładano nadzieje. Tak jak Bony i królowania jej coraz się rozwielbożniającego, lękali się wszyscy, tym pocieszając tylko, iż ono z żywotem starego pana ustać miało. Słowo to było w ustach wszystkich, i dosłyszawszy je, biskup Samuel rzekł, że i to niepewna, zalibona, która na pozyskanie serca syna pracowała od dzieciństwa jego, nie potrafi go zatrzymać. Tysiączne na to mając sposoby. Jakie one są, mówił znowu, podniósłszy głos Maciejowski. Wszyscy wiemy, bośmy na nie patrzyli. Młody pan wiele potrzebuje, bo do wykwintnego i zbytkownego życia jest nawykły. Kocha się we wszystkim, co piękne, a co pięknym jest, szacownym być musi. Stary król nie rad na fraszki mu dostarcza i ostrzej by go chciał wziąć, bo na temu nie przeszkadza, zarazem mając okazję tajemnie zasilać go ze swego skarbca. Jest w chęcinach na zamku, z czego wszelki zbytek żywić. – Gorsze drugie – kończył biskup, oczy spuściwszy – Boć na krewkość wielką młodego pana obrachowano, ma Bona zawsze przy sobie pod dostatkiem pięknych dziewcząt, Włoszek i Polek, a przez szpary patrzy na milostki syna. Coś bym i ja o tym powiedzieć umiał, szepnął struś. – Wczoraj bowiem młody król przez dworzenina mnie swego prosić kazał, abym nie wyjawiając, że to z jego żądania poszło w loszce coś radził, gdyż chorą być ma. To wiadomo, wtrącił Boner, iż piękna bardzo wloszka od dawna młodemu panu w oko wpadła, a źli ludzie mówią, iż bona sama tego życzyła i ułatwiała. Byliście na zamku u niej? Zapytał ciekawie Andrzej z górki. Struźglową głową potrząsnął. – A jakżebym chorej królowi odmówić miał? – rzekł. – Dworzanin Merło, co mnie prowadzić miał, tak się starał czas i drogę wybrać, aby nas nie baczono. Gdym na próg wstąpił – mówił dalej struś – w tejże chwili u drugich drzwi opadła kurtyna i nie mylę się, bo młodego pana uchodzącego poznał. W komnatce tak ochędożnej a przybranej, jakiej nigdy królewny nasze nie miały, bo około tych skromnie jest i ubogo, zastałem ową piękność, o której nóg jeszcze świeżo porzucona lutnia leżała i struny jej niedograną pieśnią cicho dźwięczały, ujrzawszy mnie zapłoniła się wielce i stała nieruchoma jak posąg, także czas miał się dobrze przypatrzeć, zbliżając powoli. Oczów długo na mnie podnieść nieśmiała. Naprawdę bardzo piękna, odezwał się Bonel. Ani we Włoszech, nawet takich wiele, potwierdził struś, choć tam niewiasty za młodu słyną pięknością, tylko że ona nietrwałą jest. Gdy naszych jej mości, jak się trafi, chorza, to ich pięćdziesięciu leciech między dziewkami stanąć może. Do Włoszka do trzydziestu ledwie doszedłszy już star. Pozwałem się do wylękłej, pytając, czy chorą była. Podniosła dopiero śliczne oczy na mnie i cicho rzekła: Nic mi nie jest. Ująłem ją za rękę i puls, badalem, który bardzo pośpieszny był i nieregularny. Niepokój duszy we krwi się czuć dawał. Na pytania moje ledwie mi odpowiedzieć, chciała wciąż na drzwi, spoglądając, których zasłona drgała, jakby za nią kto stał. Ukryty. Chorą ją nie znalazłem, ale zdrową się nazwać nie godziło, bo z takiego niepokoju w całym ciele ludzkim srogie nieporządki powstać mogą i śmierć nawet sprowadzić. Ani tu moje leki aptekarskie mogły być skuteczne. Rzekłem więc, aby w sobie spokój starała się utrzymać i dobrą myśl, rozrywki szukała, muzyki zaniechała. Ziółko też usypiające i uspokajające przysłać obiecałem. Lacno odkryć tej choroby przyczynę, przerwał pan boner. We dworze już wiedzą wszyscy, bo i stara królowa języka utrzymać nie umie gdyże król młody się żeni. Stąd kochanicy troska sroga, bo że była i jest augustową miłośnicą, o tym na dworze nie wątpi nikt. Królowa stara obsypuje ją laskami, a przez nią syna przy sobie trzyma i zachować go się spodziewa. Niewątpliwa, iż plan taki jest osnuty, przerwał Maciejowski. Mocno go podpatrzyć i odgadnąć, aliści nie wiem, czy równie będzie lekko przywieść do skutku. Zamilkli wszyscy. Na to królowa stara wcześniej obmyśla sposoby. Odezwał się Górka. Czasu ma dosyć. Rozsiewają już wieści, że przyszła żona chorobę jakąś wiezie z sobą. Będzie to dobry powód, aby oddalić Augusta, którego dżem ma pocieszać nie zaniedba. Westchnął biskup Samuel, ale w tym marszalek dworu otworzył drzwi jadalni i oznajmił, że wieczerza podana. Jakby dla niej wszedł też śmięcie brat biskupa, a wszyscy razem, oprócz strusia, który za chleb wieczorny podziękował, ruszyli do sali sąsiedniej.